Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam was w dzisiejszym filmie, w którym to odpakujemy sobie kilka paczek właśnie od was. Słuchajcie, moi drodzy, jest mi naprawdę, naprawdę niezmiernie miło, że tak wiele osób postanawia właśnie wysłać mi coś w paczce. Jest to, no powiedziałbym, aż wręcz czasami dla mnie takie niesamowite i aż po prostu gdzieś tam czasami potrafi to złapać za gardło, bo jest to po prostu bardzo miłe z waszej strony i bardzo wam za te wszystkie paczki dziękuję. Tak więc, nie przedłużając, bierzmy się do unboxingu w kolejności chronologicznej. Okidoki, także mamy kolejną paczuszkę. Przysłał mi Wiktor Depczyński. No, także bierę kosę i lecimy. O, to w sumie... Szaleć to szaleć, bo coś ta kosa jest, nie? No, no, no. Tak więc tutaj mamy jeden pakuneczek. I tutaj mamy drugi pakuneczek. Tutaj mamy pięknie. Tak więc kosteczka 1 giga DDR2, sam raz do komputera ze śmietnika. Co dalej, tutaj mamy gierkę. Tak średnio odleść. Trudniejsza paczka do rozpakowywania, jaką miałem możliwość. Tak więc. Jest to gra na konsolę Wii, jest to The Legend of Zelda Twilight Princess. Jest to ta chyba jedyna Zelda, która została zrealizowana w takiej w miarę realistycznej oprawie graficznej. Szczerze mówiąc, jedyną Zelda, jaką grałem, to była Legend of Zelda Breath of the Wild na Nintendo Switch i szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś innego w tamtej grze i tak troszeczkę byłem zrażony do Zeldy. Niemniej jednak tutaj mamy Twilight Princess, Zeldę, którą też nie miałem nigdy przyjemności zagrać. Tak więc będę miał teraz możliwość. Wielkie dzięki naprawdę za Zeldę. Na pewno sobie ogram za jakiś czas, ale parę gier jeszcze czeka. Więc dzięki wielkie, na pewno sobie zagram. Okej, okay, tutaj mamy kolejną paczuszkę, a w zasadzie bardziej list. Ten list jest od Kasa. Kas jest administratorem u mnie na Discordzie, więc stąd go możecie kojarzyć. Kas jest widzem, aka znajomym i proszę, co my tu mamy? Dzień dobry. Dysk SSD. 120 giga w sam raz. Prawdopodobnie już widzieliście ten dysk, zastosowałem go w komputerze ze śmietnika. No tutaj jednak prawowity unboxing dzisiaj wjeżdża. To co nawet Kas po sobie troszeczkę pojechał, bo nie miał w ogóle żadnej folii bąbelkowej, po prostu do koperty go wrzucił. Poucza was sam Kas, żebyście jak coś takiego wysyłacie, to wiecie, folia bąbelkowa czy coś, a nie tak po prostu do koperty, bo mam nadzieję, że ten dysk w ogóle robi, nie? Okej. Tutaj mamy paczuszkę od Łukasza Chetnika. Nie bierzmy się do rozpakowywania. Cóż to może być w takiej malutkiej skrzyneczce? Jesteście na pewno bardzo ciekawi, a ja wiem, co to jest. Myślę, że wielu z was będzie bardzo zadowolonych. Beczce bardzo pomysłowo, szanuję naprawdę. O tak, w całej okazałości. Już wam to pokazuję. Jest to procesor AMD Phenom 4-rdzeniowy, tak więc wiwat, wiwat, komputer ze śmietnika. Niech żyje król, niech żyje król. Z tego co wiem, to Łukasz mówił mi, że nie jest do końca pewny, czy ten procesor działa, bo został wyciągnięty z martwej płyty głównej. No cóż, no niemniej jednak będziemy próbowali, nie? Okej, tak więc następną paczuszkę podesłał mi Michał Tarabuła. No i weźmy się do odpakowywania. Hmm?
porządnie opakowane. Ta-da! Tutaj mamy nasz piękny stack zapakowany, to sobie odłożę. Więc tutaj, jak już po złączu może widzicie, jest to karta graficzna na złącze AGP. Moment. Tak więc jest to karta podzłącze AGP. Jest to karta Radeon FSC. Dalej. Ojejku, mamy kolejną kartę na AGP. Super. Jest to kolejna karta graficzna firmy ATI. Konkretnie tutaj już mamy nazwę Rage 180 Ultra 32 MB VRAM-u. Jak dobrze wiecie, jestem AMD boy, więc wszystko co było, co należy do AMD lub do ATI, to jest moja działka, że tak powiem. Tu mamy Kingstonika. I mamy kolejnego Kingstonika. Tak więc dwie super kości. Kurczę, ale tutaj Michał poszalał nieźle naprawdę z tymi kartami, że aż tyle mi ich przysłał, naprawdę. Kurczę pieczone, tyle sprzęciku fajnego. I kolejna super karta na AGP. Czekajcie. Co to jest za karta? Winfast A340? Co? Czekajcie. Ok, tak więc oficjalne info, więc jest to Winfast A340. Jest to, że tak powiem, karta graficzna oparta na chipie GeForce FX 520 od NVIDIA. Więc no, można by może powiedzieć, że to jest poniekąd jakaś taka NVIDIA. Wracając do tej karty graficznej, to jest to faktycznie Radeon FSC. Tak jak piszę, no to jest taki model 32 MB pamięci VRAM. Generalnie bardzo dzięki, Michał, chyba najbardziej okazała paczka w tym odcinku, nie chyba, tylko na pewno. Także dzięki wielkie, naprawdę jestem bardzo zobowiązany. Mam nadzieję, że znaczy po prostu kartami będę się starał zająć najlepiej jak tylko potrafię i mam nadzieję, że zapewnię im przytulny domek i że nie trafiły w złe ręce. Okidoki, jestem troszeczkę zakatarzony, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi. Tą paczkę nadesłała właśnie ta osoba i jest to nikt inny jak Jan Troll z mojego Discorda. To jest też ta osoba, która przysłała mi tą tajemniczą płytę z KGB. Może pamiętacie, podlinkuję wam tutaj gdzieś filmik u góry. Oki. Dobra. O. Spójrzcie co dostałem. Komplet pościeli z satyny bawełnianej. Zawsze chciałem mieć takie coś. No to tyle, elo. Nie, spoko. Okej, tarararara. Nice. Look at this. Nie, to musi, ja to sobie tu patrzę, żebyście widzieli, że to jest komplet pościeli z satyny bawełnianej. Proszę Państwa, wiatrak. Jakbyście nie wiedzieli, to wiatrak, ale fajny jest, bo zobaczcie, ma taki... Mam nadzieję, że... O, widać może. To taki hologram AMD tu jest. Bardzo fajnie, Jan. Jak dobrze wiecie, jestem AMD boy, więc wszystkie takie rzeczy ja bardzo chętnie, każdą ilość, nie? Tak więc to taki gigabajcik. Tak wygląda z tej strony. Plomba. Zaraz wam dokładnie powiem, co to. Sprawdzę sobie. Dobra.
Także już wiem na pewno, to już mi troszeczkę to podpowiedziało. Niemniej jednak jest to Radeon 9550 w wersji ze 128 MB pamięci VRAM. Gigabajt zawsze spoko miał płyty główne. O, dobra, patrzcie. Więc czekajcie, ja sobie to wyoszczę. Okej, tak więc jeszcze dopowiadając tutaj dwa słowa. Tak więc jest tu procesor AMD Sempron na sokecie 754. I tutaj mamy 2,5 GB RAMu. No oczywiście tutaj mamy chłodzenie z AMD, to tak jeszcze doprecyzuję właśnie co to jest w ogóle za soket i za procesor, bo to sobie posprawdzałem. Także niemniej jednak jeszcze raz bardzo dziękuję Ci, Panie Janie Trollu, za nadesłanie takiej bardzo fajnej płyty głównej. Zapewne mi się przyda. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, paczek było naprawdę sporo i były to naprawdę świetne, świetne rzeczy. Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które postanowiły właśnie coś mi podesłać, żebym miał jakieś właśnie materiały do filmów. Jest to naprawdę niesamowita rzecz. I tutaj takie ogłoszenie, jeżeli ktoś chciałby mi coś wysłać, to bardzo prosiłbym o kontakt na moim fanpage'u na Facebooku. Tam jest taki przycisk, wyślij wiadomość. Jednakże bardzo bym prosił, że jeżeli jakaś osoba niepełnoletnia chciałaby mi coś wysłać, chciałbym, żeby po prostu wcześniej skonsultowała to ze swoim rodzicem. Moi drodzy, i tutaj jeszcze takie ogłoszonko drugie. Chodzi o to, że mam w planach zrobienie taki film na temat historii AMD. I chciałbym tutaj, powiedzmy, omówić po prostu każdą serię procesorów, która miała miejsce, powiedzmy, od AMD K5 przez AMD K6, Semprony i tak dalej. Tak więc, moi drodzy, jeżeli ktoś z Was ma płyty główne, które obsługują po prostu procesory AMD, lub jeżeli macie jakieś procesory AMD, stare karty graficzne firmy ATI, lub macie gdzieś walające się Wam niepotrzebne pamięci RAM, słuchajcie, byłbym bardzo wdzięczny za każdą taką rzecz. Jeżeli te rzeczy po prostu Wam się w domu kurzą i ich nie używacie, no to myślę, że ja mógłbym właśnie zrobić z nich użytek, właśnie tworząc taki, powiedzmy, film pseudodokumentalny. Pokazałbym Wam, jak firma AMD się rozwijała, jak wyglądały jej początki oraz gdzie dotarliśmy dzisiaj. Moi drodzy, to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że paczuszki się Wam podobały. Tak więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.